Przemek, łokieć tak. Nie widzę, jak szorpiesz. No to co jestem, lalka? Nie pozwolę się tak traktować. Postanowiłam do was wrócić z tym pilniczkiem szklanym, bo nie dało mi to spokoju. Nie dało mi to spokoju, mówię, zmienię modelkę, zobaczymy. Nie mam pojęcia, czy to będzie w poprzednim odcinku, czy to już będzie nowy odcinek, nie wiem. Testy. Decyduj, Krystek. W każdym razie ja się przywitałam. Na kogoś musi być. Krystek. Wysterylizowałam sobie ten pilniczek, jak widać, bez żadnego problemu można to zrobić, jeszcze chyba ciepły jest. No i proszę tutaj modelkę o dłoń. Się rozwalił. Ja wszystko nagrywam, będę miał wszystko w kamerach. Dobrze. I jak widać tutaj ten efekt jest troszeczkę bardziej spektakularny niż u Pawła. No, człowiek z korzeniami, doświadczenie, z brodą, fons, te sprawy. Pawłowi jeszcze fons nawet nie rośnie. Rośnie. Dobra, jeszcze raz tutaj może to poprawimy, żeby nie było. Ale to powiedz, co zrobiłeś wcześniej było. Nie dało mi to spokoju. No nie dało mi to spokoju, nie dało mi to spokoju. Męczy mnie i męczy, o co chodzi? Stwierdziłam, że muszę to przetestować jeszcze raz i sprawdzę na innej modelce. Modelka jest taka zdezynfekowana, ręce umyte i... Mów mi modelinka. Ale jeszcze nie przetestuję, bo sobie to sterylizuję, więc na początku zrobię mojej modelce... Właściwie 8 minut, matko. Zrobię mojej modelce szybki manikir. I potem przetestuję jeszcze raz ten pilnik plany, który poleguje... A ty nie jeździ tym motorkiem tam, jakby nagrywamy! Rąbany mają na to, że nagrywamy! Ej! Grabamos un video para nuestros... Jak są widzowie? Nie wiem. Dobra! Lecimy z tym manikirem. Dobra, widzę, że teraz wybiera jakiś tu frez, szuka frezu. Ma tych frezów nie wiadomo ile, nie wiem po co i tyle frezów. Po co ci tyle frezów, Edyta? Bo tak. Nie masz co pieniędzy wydawać? Pies jest w domu głodny, ja jestem głodny. Konsola by zjadła jakąś grę nową. Pies na pewno nie jest głodny. To po pierwsze ty, to co sam zrobisz jedzenie, jak potrzebujesz. A konsola to tak. A jakim ty frezem to robisz? Nie chcę wariatem. Wariatem. Nie wariatem. Tym ostatnio, tym takim, który był, wiesz, bez no to niczego. Jeden zrobimy, tym jeden. Nie, dla porównania? Jezus Maria, to najbardziej zmierzła modelka ever. Wykraczasz to jeszcze, w sensie, jak to się już mówi? Już jesteś, Przemek, zmierzły. Jak to się mówi? Nie wykraczasz, tylko jak to zrobisz? Wyplujesz to, co powiedziałaś jeszcze. No, jak spotkamy się jeden na jeden. No to udowodnij mi. Dawaj pasura. Sakala pasura. Jak to rybno. To. Co ty gadasz? No tak. Malowałem dzisiaj. A ma ten pędzelek, połamałaś mi palce. Patrz co na mnie robi. Patrz jak ma ręka wygląda nienaturalnie. Ała, boli mnie to, Edyto. Jak ty kłamiesz. Przekazałem. Ale to nie tu robimy, tutaj idziemy do naszego studia. Wcześniej zrobiłam manikir, troszeczkę tutaj popiłowałam tym pilnikiem i efekt jest taki, no, lepszy, wydaje mi się, niż u Pawła. Paweł miał troszeczkę więcej bruzd jakby, a tutaj u Przemka to wygląda bardziej spektakularnie i możesz tę rękę zrobić tak, jak ci przed chwilą zrobiłam, powiedziałeś, że cię szarpie. Ona traktuje mnie jak lalka. Nie. I nie chciałabym, żeby ktoś pomyślał, że ten pilnik jest do niczego, a po prostu to jest kwestia tego, że no nie u każdego to będzie wyglądać tak samo. Innymi, tak. innymi słowy mówiąc, Edyta, Paweł przyszedł do drugiego studia i powiedział mu, nie działa to. No to ja mówię, Edyta, w tamtym studiu powiedziałem, to idę do Edyty, żeby mi zrobiła. Przychodzę, Edyta mówię, rób mi. Edyta zrobiła i wychodzi na to, że działa u mnie. Działa, u Przemka działa. Poza tym trochę bardziej zamaszyste ruchy trzeba wykonywać. Wtedy no, jest to takie jeszcze bardziej spektakularne. Nie wiem, co robiliście za pierwszym razem. Na czubku jest tutaj naprawdę ładna, ładna tafla. Tu trochę wyżej, gorzej jest. Może spróbuję to jakoś tę stroną robić. Ty się na tym znasz? Nie. Robię to pierwszy raz w życiu. No dobra, drugi był, Paweł był pierwszy. No, tu przy samym wolnym brzegu jest całkiem fajnie, tu przy skórkach trochę gorzej, bo on jest taki, gdyby był trochę zakrzywiony bardziej, może to, tak szłoby to a może się naucz. Zrobić.
No albo się może muszę nauczyć. A nie, to będziesz od razu, wiesz. Dobra, pokaż kciuka, bo to kciuka masz takiego fajnego, płaskiego. Można w ogóle to sterylizować? No tak, wysterylizowałam to normalnie. Zrobiłeś wszystkie bakterie, które je? Możesz otworzyć dłoń. Jak otworzyć dłoń? Bo masz rękę jak zdechła ryba. Jezus ryba Maria, nie ma ręki. Co za modelko, chodź tutaj. Czy ja jestem mebel, żeby sobie ustawiać jak się chce? Tak. Dobra, nie. Piłujemy teraz taką szeroką płytkę. To będzie bolało. Ale ta jest pobruzdowana, więc no, może nie być taki efekt fajny jak wcześniej. To jest taka wielka dziura na środku, na tej płytce. Jak wielka dziura? I tej dziury tutaj niestety nie jestem w stanie przeskoczyć. Więc to jest bardzo istotne, żeby powierzchnia, którą polerujesz, była równiuteńka, bo jakakolwiek tutaj bruzda jest, ona zostaje raczej, więc przed tym pilniczkiem wypolerowałabym to polerkami po prostu, 600 na przykład, tak? Albo bloczkiem polerskim, żeby nie było tych nierówności. I jak się ich pozbędziesz, to będzie naprawdę bardzo ładny efekt, moim zdaniem. Tylko trzeba troszeczkę tutaj wcześniej... No sam pilniczek nie wystarczy do wszystkich płytek. No, tu masz takie trzy dziurki i tutaj też zostało po tych trzech dziurkach nieświecące miejsce. No... Samo w sobie, no jest lepiej, więc to wszystko, efekt będzie zawsze zależał od tego, jak sobie wcześniej albo przygotujesz płytkę, albo jaka do ciebie trafi płytka, więc fajna rzecz do salonu też, moim zdaniem, bo można to sterylizować, czyli najpierw czyścisz, potem myjka ultradźwiękowa, potem sterylizator, Enbio na przykład, Steamjet z kodem kulominu 200 zł, rabat, co? Dlaczego to jest lusterko? No właśnie nie wiem, dlaczego to jest lusterko, może żeby się... I czy to już jest koniec testu, Wydyta? Ci ludzie to się mają ciekawie. Polerują se paznokcie. Ciekawe, czy mi łapki można wypolerować. Nie? Komu jeszcze byś wypolerowała takie łapki albo użyła w inny sposób takiego pilnika, nie wiem, do wypolerowania jajka może na Wielkanoc albo, nie wiem, coś, żeby się fajnie świeciło. Jaki masz kreatywny pomysł na to? Jestem ciekaw, napisz w komentarzu. A tak prezentuje się algorytm, wzór na pokonanie algorytmu. I ktoś mi tam pisze do mnie jeszcze. Potem ci odpisze Jessica. No to co? Tak się prezentuje? Im więcej komentarzy, im więcej łapek, im więcej normalnie watch time'u, takich wiesz, wielkimi kolorami jak ja mam, no to tym więcej osób wygrywa. A wygrywają za to, że niszczymy ten algorytm, po prostu karmimy go i łapkami, bo każda łapka ma znaczenie, i komentarzami, bo każdy komentarz ma znaczenie, i subskrypcjami, wszystkim go karmijmy, wrzućmy tam wszystko, niech je. I wygrajmy to, zdobądźmy 200 tysięcy subskrypcji, powodzenia. A ostatnio wygrało tyle osób. Gratulacje, lecimy! Co robisz? Sam sobie będziesz piłował. Bo ty nie umiesz. Ja nie umiem! To pokaż. I czy to jest to samo, co tutaj? Mam krzywą płytkę, Edyta. Ty masz, no. I takie kanty ma. Dobra, dajemy następne odcinki, nagrywamy. Co tu się, nie będziemy rozwodzić pół godziny nad jednym pilnikiem szklanym. Teraz zrobiłaś mi jeden, zostawiłaś mi jak, wiesz, bierzesz się za malowanie auta, malujesz tylko drzwi i zostawiasz? Tak. No to kończę sam. Potem ci skończę, wiesz co, nagrywamy, to ostatnio już... cię przedzę na testy. Zachowujesz się nieprofesjonalnie. Idź pan w chuj z taką robotą. Potem gdzieś dokończę, choć nagrywamy dalsze odcinki.